krzyżu, dosyć ważnym krzyżu tutaj na naszej ziemi kurowskiej. Niedaleko są te pozostałości zamku i pałacu, który tutaj przez wiele wieków oddziaływał na kulturę, na sztukę tego regionu. To właśnie Olesień stanowi taki punkt, do którego przybywali artyści, politycy, ludzie zaangażowani w budowanie Rzeczpospolitej. Tutaj właśnie w Olesinie odbywały się te ważne spotkania, które później rzutowały na dalsze dzieje Rzeczpospolitej. Gromadzimy się w Wigilię tej uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, patronki naszej ojczyzny i w rocznicę Konstytucji 3 maja. Ta postać Ignacego Potockiego, postać księdza Grzegorza Piromowicza połączyła ich wspólne dążenie do tego, aby nasz naród, który przeżywał tak wielkie kryzysy, aby mógł na nowo otrzymać swoje prawa na arenie międzynarodowej poprzez tę konstytucję. Dziękujemy Panu Bogu za tych ludzi, a jednocześnie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie tutaj przy tym krzyżu. Może w intencji tych wszystkich, którzy stanowią to wspólnotę zainteresowanych, ale i wspólnotę tych wędkarzy i tego koła. Pomodlimy się na początek jednym dziesiątkiem różańca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.